nie wyjeżdżam. Sorry, nie słabo to widzę. Dobrze, po krótkim wstępie odnośnie rowera, tak naprawdę film będzie dotyczył roweru bądź rowerów w liczbie mnogiej. Ja chciałem tutaj pokazać pewne, według mnie, patologiczne zjawisko, bo to nie jest normalne. Ja zaraz przejdę do meritum sprawy, o co tutaj chodzi. Jest dzisiaj sobota, godzina 10. Mamy jedno ogłoszenie, obserwujemy, w wyszukiwaniach mamy obserwowanych 5. To się pojawi, w ciągu dnia zostanie to dwukrotnie przemielone. Kilkadziesiąt tych rowerów może się pojawić, różnych, przeróżnych. Zostaną dodane, później usunięte, znowu dodane i na noc zostaną zlikwidowane. Tutaj dzisiaj widzę, Krzysio ma spóźniony zapłon z rana. Ja zaraz tutaj pokażę. O, weźmy sobie, wejdźmy w to ogłoszenie. Jest rower, który nazywa się jak? Cube Cross. Cube Cross, no one się różnie nazywają. Trek Giant, Cube Cross i tak dalej. Zwykle mają tą samą nazwę, nic z tego specjalnie nie wynika z opisu, bo to jest to samo co w tytule. I takich ogłoszeń jest kilkadziesiąt. To jest dzisiejsze 9.08. Ja tutaj na bieżąco robiłem jakieś filmy. Tu nie ma nic. Te są puste na chwilę obecną. Zostaną wkrótce dodane od zera. Reload będzie. Pozamieniane zostaną kontami na OLX-ie te rowery. Trochę może jakieś detale w nazwie, żeby OLX nie odrzucił, bo jak wyczują, że jest podobne ogłoszenie, prawda, to nie dodadzą go. Ja się temu przyglądałem przez ostatni tydzień bardzo, bardzo intensywnie. Tutaj nawet robiłem sobie na bieżąco filmy. Powiem w skrócie, o co tutaj chodzi. Nawet sobie pozwoliłem zadzwonić do tego typa, a na koniec powiem, jaka była moja osobista historia z zakupem właśnie takiego roweru. Może sobie dla przykładu zobaczmy. To jest 9.59 z 9 stycznia. 6 dodanych, 3 dodane, 4 dodane. Tu na razie jeszcze nic, wiszą stare. Zostanie to przemielone, oczywiście, w ciągu dnia. Tu z 8, proszę bardzo, 5 nowych było. Ja w te wszystkie po kolei wchodziłem, żeby to wyzerować, żeby mi się nie wyświetlało. To jest to samo. No zresztą, co tutaj dużo mówić. Wiadomo, jaka jest zasada działania i o co w tym wszystkim chodzi tutaj. Ciągle są dodawane ogłoszenia i ciągle jest to na pierwszym miejscu listy. No, jest problem, bo jak normalny człowiek sobie wystawi, załóżmy, rower na sprzedanie, prawda, no to pojawia mu się to ogłoszenie, a po jednym dniu to już jest tak przemielone przez takiego zawodnika, o, z 9, 6, 4, 5, 6, 7. I to tak idzie. Zostaną później usunięte, ponownie dodane. No normalnie obsesja, 2 razy dziennie jest to walone. No typ siedzi przy komputerze i po prostu reload to przeładowuje, bo OLX, no widzą, że takie rzeczy się dzieją. I właśnie z takich przyczyn są wprowadzane te ograniczenia do możliwości wystawienia w danej kategorii 3 ogłoszeń w ciągu miesiąca, żeby uniemożliwić coś takiego. A tutaj jest przemielone kilkadziesiąt dziennie u jednego typa na 5 kontach, prawda? I
opanował kategorię, jeśli chodzi o rowery. Tutaj lokalnie w Toruniu prawdopodobnie takie patologie w Polsce się dzieją na większą skalę. No i co? Zobaczmy, jak to wygląda. 6, 4, 5, 6. No jak? To na którą stronę to już człowiekowi, jak sobie wystawi, załóżmy, rower, ten przeładuje to dwa razy dziennie, to na którą stronę to mu spada w OLX-ie, w wyszukiwaniu? No bzdura, nie? No nienormalne to jest. Tym bardziej, że każde z tych ogłoszeń ma właśnie taką specyficzną nazwę, z której nic nie wynika oraz nie wynika cena. Ja później sobie zadzwoniłem. Tak jak wspomniałem, na bieżąco kręciłem tutaj jakieś filmy odnośnie tego, co tutaj się dzieje z tym, ale będzie telefon do człowieka, a na koniec będzie, załóżmy, moja historia, którą osobiście doświadczyłem, bo dokonałem zakupu takiego roweru. To było z 3-4 lata temu. Długo na nim nie pojeździłem, bo nie miałem czasu. Za dużo było delegacji, tych nadzorów wszystkich, jakieś rozruchy elektrowni. Po wakacjach stwierdziłem, że go po prostu sprzedam. I tą historię opowiem na końcu, bo niesłychana rzecz się wydarzyła. Jak chciałem sprzedać rower, który kupiłem od tego, co trochę nam się zeszło z tymi ogłoszeniami. Nie było czasu na to specjalnie. Krzysio zrobił reload, przeładował wszystkie ogłoszenia. Zresztą dwa razy dziennie się to dzieje. Rowery, o proszę bardzo, ten jest nawet. Jest ten, który nas interesuje. Scott Giant Trek Cross. Znaczy właściwie wszystkie są tej samej firmy, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym, dobrze. Dobrze, to chyba nie ma sensu, bo wiadomo, o co tutaj chodzi. Jest to wrzucane dwa razy dziennie, zawsze na pierwszym miejscu, znani tylko z nami. Ma parcie tutaj na pierwsze miejsca w tym, także uniemożliwia raczej sprzedaż normalnym ludziom. Mnie właściwie interesuje ten, bo to cena do południa jest inna, po południu jest inna. To jest rower znanej firmy, Scott Cube Giant. Dobrze, ja sobie pozwolę zadzwonić w sprawie tego roweru, bo on jest taki, pojawiam się i znikam dwa razy dziennie. Czy to jest aktualne? Nie będę tego typa może nagrywał bezpośrednio z automatycznych rozmów, ale sobie zadzwonię, może się dodzwonię. Zobaczymy. Zobaczymy, co będzie miał do powiedzenia, bo jestem zainteresowany zakupem rowera. Rower utknął nam jeden w garażu. Może uda się kupić jakiś na szybko. Dzwonimy. Ja dzwonię do pana odnośnie rowera. Czy to aktualne jest? Scott Cube Giant Cross, ten model. Znaczy cena, powiem panu, jest taka, że do południa jest cena 799, po południu jest w okolicy 900. No, tak, tak. To jest aktualne, bo ja go obserwuję i z rana jest, później po południu go nie ma i wieczorem jest znowu. Aha. I z Brąchnowa jestem. Ja mogę podjechać, jak trzeba. Jeden rower nam utknął w garażu, a by się przydał drugi. Jak to się można z panem umówić? Pan ma więcej tych rowerów? Czy to jakiś sklep jest, czy... Aha, to tamte są lepsze jakieś. A to gdzie to można podjechać, żeby... No, to gdzie to można podjechać do pana, żeby to zobaczyć? Tak, na Skarpie to wiem, gdzie to jest. Aha, czyli koło sklepu rowerowego. To w tym sklepie są te rowery, czy jak? To w tym sklepie te rowery można zobaczyć, czy... W domu, aha. A o której to można by było podjechać wtedy?
No, czy mi to bez różnicy, bo ja to sobie wsiądę i podjadę, nie? No dobrze, dobrze, dobrze. To ja jeszcze wtedy zadzwonię do pana, nie? No, jest Dobrze. godzina 19. Sprawdzamy, co się wydarzyło. Jest rower, to jest ten, w sprawie którego dzwoniliśmy. Trochę się zmienił. Cena 999, czyli od 799 do 999. Cena jest dynamiczna, ogłoszenia też są dynamiczne. Scott Cube Cross, Trek Scott Cube Cross. Tak, to jest ten rower, ten model. Już jest trochę na innym tle. Już jest trochę na innym tle, to nie ma znaczenia. Zobaczymy, co tutaj się w międzyczasie wydarzyło. Ogłoszenia pododawane. Nie wiem, czy to nie zostało jakoś zmielone dzisiaj od godziny 10. No i tak od 3 lat jest. Ja kiedyś kupiłem rower od tego pana. On miał jeszcze inne konta. Nazywało się inspektor, komisarz i nie wiem, czy detektyw. Detektyw nie jestem pewien. Kupiłem taki rower. Oczywiście kupiłem go na parkingu. Tam jest możliwość kupienia też niedaleko sklepu rowerowego, żeby poczuć atmosferę po prostu zakupu rowerów. Także w pobliżu sklepu można sobie kupić. Taki rower kupiłem. Nie miałem czasu na tym jeździć. Absolutnie nie miałem na tym czasu jeździć. Minęły wakacje, ciągle byłem w jakichś rozjazdach, delegacjach, innych rzeczach. Po wakacjach go zaplanowałem sprzedać. Kupiłem 1400, a dokupiłem mu tam jakiś licznik. No, dokumenty były. O, tu widać jakiś licznik, że jeszcze był. I całość za 1200 zł. Wystawiłem. Ku mojemu zaskoczeniu, pierwszą osobą, która się odezwała w sprawie zakupu tego roweru, był właśnie pan Krzysio. Zamiast 1200 zaproponował mi cenę 800 i się spytał, czy amortyzator jest sprawny. Ja kupiłem od niego ten rower. Coś mi nie pasowało z tym amortyzatorem. No mówię, no nie, no co za bezczelność, prawda? Nie dość, że dałem mu 1400, proponuje mi za niego teraz 800, prawda? Po 2 miesiącach praktycznie nieużywania tego roweru i się pyta, czy amortyzator był sprawny. Czyli sprzedał mi ewidentnie z zepsutym amortyzatorem, nie? No bezczelny typ, no bezczelny typ, no dzicz po prostu. Mielenie ogłoszeń od 3 lat właśnie w sposób, jaki zaprezentowałem. Ja ten rower sprzedałem człowiekowi, zadzwonił człowiek z Kielc, rower był wystawiony w Toruniu, czy bym mu nie wysłał? Ja stwierdziłem tak, jak się zdecydował, to ja bym mu nawet ten rower zawiózł. Przejeździłem do Kozienic, tam do tej elektrowni, sobie spojrzałem na mapę, 2 razy w tygodniu tam jeździłem, mówię, a przejadę sobie przez Kielce na drobie 100 kilometrów, jeszcze odwiedzę jakieś tam firmy złomiarskie przy okazji, czy jakieś autokasacje większe, zobaczę, może porozmawiam na jakiś temat. Podrzuciłem człowiekowi rower i temat się w ten sposób zamknął, zadowolony z zakupu, także wraz z dostawą. No ale pytanie, gdzie 800, gdzie 1400 i pytanie o amortyzator. A jaki natręt był? Napisał mi jakieś wiadomości o Elixy, SMS-y. Jak zaczął wydzwaniać, to musiałem typa zablokować. No to chore, chore po prostu. W taki sam sposób mieli te ogłoszenia, nie? Trzeci rok z rzędu, czy czwarty. Codziennie jest ta sama akcja. Kilku takich i rozwalony system na całym OLX-ie. Także tak to wygląda w praktyce, ciągle nowe. Pamiętam, był jeszcze inspektor i komisarz. Detektywa nie jestem pewny. No, także tyle. No to co, kończymy i tak film za długi. Jakieś refleksje, pewnie każdy ma takie obserwacje z własnego regionu. Ja też widzę inne ogłoszenia, które się w ten sposób pojawiają, ale człowiek ma jedną sztukę, jakiś telefon na sprzedanie i sobie go po prostu co 2 dni wrzuca, ale nie codziennie mielenie tego samego i to od 3 lat. Monopol po prostu na Elixie, nie? Chore. To by było na tyle.